Witamy w naszej bajce. Witamy ponownie na kanale o perfumach. To jest kanał mojej żony. Po dłuższej przerwie znowu tutaj jesteśmy. I dzisiaj mamy najlepsze perfumy na lato dla mężczyzn w 2023. Są mega dobre te perfumy. Jestem mega podekscytowany na każdy z nich. Trudno jest je ułożyć w kolejności, który jest najgorszy, który jest najlepszy, po prostu rzucam je razem. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, tak przy okazji, to jest moja żona Monika. Cześć. Monika jest crazy, jeśli chodzi o perfumy. Mamy ich ponad 600 i ten kanał jest tylko o perfumach, więc subskrybuj, jeśli to lubisz, jeśli chcesz pachnieć cudownie. Zawsze mamy nowe zapachy, zawsze testujemy wszystko. Tak, ale niektóre, w zeszłym roku też zrobiliśmy tą listę, niektóre mogą się pojawiać, jeśli tak. Oglądasz nasze kanały po angielsku, również te perfumy, które są w tej liście, pojawiły się na naszym kanale i pojawiają się. To jest pierwszy. Są najlepsze. Dokładnie, no tak, no z jakiegoś powodu one są na tych top listach cały czas. I ten, ja polecam na lato, jest cudowny. Lalik Porom z głową lwa na butelce, bo jest też różny z głową konia, który też tak przy okazji jest świetny i no, też można by wrzucić na tą listę tak w ogóle, ale ten z głową lwa akurat w tym roku wkładamy. Trochę gust ci się zmienił, nie? W tym roku i trochę bardziej ci się ten podoba, a w zeszłym tamtym. Przyznaję, że ten jest, pachnie bardzo klasycznie, więc jeśli jesteś taki, jeśli jesteś 15-latkiem i natrafisz na to wideo i myślisz sobie, o dobra, ten gościu mówi, że to jest fajny zapach dla mnie, on nie będzie dla ciebie najlepszy, jeśli jesteś 15 lat, jeśli jesteś w liceum, może czy coś, bo on pachnie bardzo dojrzale, więc do niego trzeba do niego dojrzeć po prostu, no tak bym powiedział. Mm-hmm. On trochę pachnie właśnie jak mój jakiś taki właśnie wujek kiedyś może. Trochę się kojarzy, jest taki bardzo klasyczny, ale nie też za bardzo klasyczny, bo niektóre klasyczne zapachy są takie, że po prostu już nie chcesz ich mieć koło siebie. A dlatego, że są przedawnione, o to chodzi. Tak, przedawnione, a ten jest klasyczny, ale nie przedawniony. Więc jeśli lubisz takie, po prostu takie zapachy z lat 90., 80., takie klasyczne zapachy, to ten będzie wam się bardzo podobał. No i on całkiem długo trwa, jak na świeży zapach. I bym go nie kupowała za całą cenę Lalik, tylko właśnie na wyprzedażach, więc podlinkuję wam, jak znajdę właśnie te perfumy, ale... No super, no. One zawsze zniżki na nie są do mnie. Następne perfumy to Eccentric Molecules Molecule 01 Plus Mandarin, czyli mandarynka. Świetny, ostatnio go polubiłem, nie byłem taki podekscytowany kiedyś na te perfumy, ale teraz w tym roku z jakiegoś powodu, jak sobie idę gram w tenisa na przykład i sobie to z rana psiknę się tym. Może dlatego, że jest cieplej ogólnie, ten zapach jest świetny. Tak, ostatnie dwa tygodnie w Anglii tutaj mamy dobre lato, przyznaję, nie możemy narzekać. Nawet cieplej w Polsce niż w Polsce jest, sprawdzałem, że jest mega teraz. Ten po prostu jak taki właśnie, nie wiem, lubię tą jego taką ostrość. Jest trochę taki drapieżny. No. Trochę paczulę tutaj tak minimalnie czuję też przy tej mandarynce, ale ta mandarynka jest długotrwała, naprawdę czuć. Kolejny świeży zapach, który długo trwa. Jak na świeży, bardzo długo trwa, więc jeśli tobie na tym zależy, to... Jest też trochę inny, też niszowy, ale nie jest za bardzo drogi też. W porównaniu niszowe mogą iść do, nie wiem, 3000 zł, a ten nie jest aż tak drogi jak na niszowy. Tak. No jest taki entry level. Oj, następne perfumy. Designerska półka. Uwaga, uwaga. To jest Dolce & Gabbana Light Blue O Intense. Koniecznie, koniecznie wersja O Intense. To jest najlepszy, moim zdaniem. I ten zapach jest jakbyś wyszedł z morza. Patrz, taki morski ma ten, taką sól, jakbyś czuł wręcz tutaj, tą morską. No jest świeży, to jest po prostu, tak po angielsku mówiąc, taki no-brainer, grab and go, czyli taki, nie zrobisz żadnego błędu, jak spikasz się tymi perfumami w ciągu lata. No nie będzie tak, że ktoś powie, co tak się miedzi? Za mocno pachniesz, czy nie wiem... Zbyt duszno jest na ten zapach. Nie, to jest taki perfekcyjny dla każdego po prostu. No. Też właśnie dla osoby młodszej, dla osoby starszej, dla wszystkich. Mega. I długo trwa. Mega. Również, te trzy, które położyłem na początku, one nie wszystkie są długotrwałe, przyznam. Te na razie do tej pory wszystkie długo trwają. Bo jest trudno, bo olejki z cytrusów ewaporują szybciej niż z wanilii. Czyli wyparują. Ewaporują! Nie, mega, jak teraz go wącham, to ja nie mogę. Dlaczego ja się nim częściej nie psikam?
Świetny zapach. Gorąco, gorąco polecam. Oraz następny zapach, proszę Państwa, nowość w naszej kolekcji, a już użyłem go z właściwego razem, zużyliśmy, Monika też go lubi. Dosłownie, mamy go 2 tygodnie. No. On jest troszkę krócej trwa, przyznaję, ale to jest świetny zapach, który można wziąć na wakacje, jak wyjeżdżasz i wiesz, że co chwilę wchodzisz do pokoju, później idziesz gdzieś indziej sobie, chcesz się po prostu na nowo psiknąć swoimi perfumami, które wziąłeś na ten wyjazd, to Ingenious Ginger z Goldfield and Banks, Australia. Przepraszam, ale ja nie znałem tego na pamięć. Ja nie znam wszystkich perfum, które mamy tutaj na półkach na pamięć. Jak go opisać? Dałem go tutaj w powietrze psiknąć. Weź pomóż mi, jak jakieś owoce, nie? Imbir tutaj jest bardzo dużo. A imię, tak, sama nazwa przecież jest. Imbir, ale taki trochę jest właśnie jak jakiś Sprite, nie? Tak. Trochę tak, ma takie, no, no, takie coś, co jest super inne. Bardzo orzeźwiające. Bardzo orzeźwiające. No, jest. Mega niszowo pachnie. Tak. Naprawdę. Jest to bardzo oryginalny zapach na lato na pewno. Więc jeśli chcesz się odróżnić, gdzie w Polsce ktoś ci będzie takim czymś pachniał? No, wiesz, na pewno ktoś gdzieś ma. Znaczy, właściwie nie wiem, nie jest taki pewien, po prostu nie jest to taka znana firma, też, nie? No, spróbuję go wam znaleźć w Polsce. Zawsze po prostu, czasami spędzam po prostu godzinę, bo wy mi mówicie, nie ma tego zapachu w Polsce, a ja... Sprawdzajcie pod spodem, Monika wam znajdzie. Następny zapach, sobie tutaj nim żongluję, niesamowity. Kolejny no-brainer, taki po prostu... Bardzo, no są angielską mi przychodzą, no uniwersalny komplement getter chciałem powiedzieć. Ten przyznaje, że jak jest mega gorąco, to nie grawituje do niego, ale jak tak się znowu uspokaja, tak około 20 stopni, 20 parę przy 20, to on świetnie działa w takiej temperaturze. I to jest mega męski zapach. Monika go nie nosi, nie będzie go nosić dlatego, że to jest po prostu zbyt męski dla niej, więc nie pasuje. A ja po prostu wszystko testuję na mojej skórze, dlatego że uwielbiam perfumy i chcę testować je dla was, ale ten jest za bardzo męski. I to jest takiego typu zapach, który każdy go będzie lubił. Gdziekolwiek nie pójdziesz, będą ludzie ci mówili, ty, ale super pachniesz. Polecałem go też w ostatnim wideo, które zrobiłem. To jest jeden z moich ulubionych designerskich zapachów. I ktoś napisał w komentarzach, że po raz pierwszy go kupił z naszych rekomendacji i że nie żałuje, więc jeszcze bardziej strzał jestem... Strzał w dziesiątkę. Jeszcze, tak, ktoś powiedział strzał w dziesiątkę, no więc jestem jeszcze bardziej utwierdzony w tym, żeby go wam polecać. Naprawdę zapach jest świetny. Uraz! Następny zapach z firmy Hermes to jest TDMS Ogivray, który już prawie wykończyłem. Prawie na jednym wyjeździe wszystko zużyłem. Jak pojechaliśmy na południe Francji, cały czas z niego korzystałem i tak mi się właśnie kojarzy. I to myślę, że jest ważne na takie świeższe zapachy, takie lżejsze zapachy, żeby naprawdę dużo spray aplikować, że nie wiem, spsikajcie się 5 razy, 7 razy, bo to nie będzie za mocny zapach wtedy. Dlatego, z tymi że, świeżymi zapachami. Tak, z tymi świeżymi zapachami po prostu musicie go trochę mieć na sobie, żebyście właśnie byli czuci, żebyście mieli komplementy za swoje zapachy, bo niektórzy po prostu się sprayują jeden raz albo dwa razy i po prostu myślą, o, za dużo, ale to trzeba troszeczkę... Myślą o kasie po prostu. No, ciekawe, ile z każdej spray kosztuje pieniądze. Obliczają! Przyznaję, że ja tak myślę, jak się psikam, ciekawe, ile kosztuje jedno psiknięcie. Wtedy możecie właśnie sobie tańszy zapach kupić, taki, który będziecie ciągle ten i na specjalne okazje też. Weź to powąchaj, to jest to dla mnie luksusowo teraz pachnie, prawdopodobnie dlatego, że my wchodziliśmy na jachty różne, jak byliśmy tam i ja tym cały czas pachniałem i on mi się kojarzy z tą atmosferą teraz tam całą. Jest mega orzeźwiający, taki trochę korzenny, inny po prostu niż, nie jest typowo cytrusowy, ma tam cytrusy, ale nie jest taki typowo cytrusowy czy typowo morski, jest to coś troszeczkę innego, bardziej klasycznego, ale nie jak ten pierwszy. No, bombastic. Ogólnie myślę, że też się wyróżnisz, jak będziesz tym pachniał. Nie każdy będzie pachniał takim zapachem na lato. Jak ty. Następny, łatwizna. Po prostu perfumy, które możesz wziąć i wylać na siebie pół butelki i się nie przejmować za bardzo, bo nie są tak drogie jak może inne z tej listy. To jest Versace Porom. I ten jest, dlaczego mówię, że łatwizna? Dlatego, że również każdemu będzie się to podobać. Jest to jakby takiego typu zapach jak żel do kąpania, coś w tym stylu, tylko że wiadomo, że jest lepszy, bo to są perfumy w formie perfum, a nie po prostu żel zwykły, nie? Ja go uwielbiam. Uważam, że jest mega, mega męski i no po prostu każdy z was będzie go lubił. No. Jest mega męski, świeży, taki właśnie troszeczkę morski, ale tak ma troszeczkę tego drewnianego zapachu, takiego właśnie żel pod prysznic dla mężczyzn.
dla mnie właśnie żele pod prysznic dla mężczyzn, ten zapach jest po prostu taki seksowny, ja uwielbiam. Ja się myję z żelem pod prysznic dla mężczyzn, bo uważam, że zapach jest rewelacyjny. Po prostu można je przyjść i powiedzieć, hej, oblej się żelem pod Dobra, następne. Zejdźmy z tego tematu. To są perfumy MFK Gentle Fluidity Silver. To są perfumy troszkę droższe, trzeba przyznać, ale to jest inna półka. Nie wiem, pomóż mi z opisaniem tego, bo to już jest właśnie bardziej skomplikowane. Ja myślę, że można powiedzieć, jeśli lubicie ten zapach, na przykład już go macie w swojej kolekcji, bardziej lubicie go, to jest w podobnym wymiarze ten zapach, bym powiedziała. Okay. Więc jeśli lubicie ten, to będziecie go też lubić, więc możecie sobie pójść do sklepu i spróbować ten. I będziesz, okej, chcę bardziej niszowe perfumy, chcę właśnie coś takiego, coś świeże, ale właśnie takie... Bardziej wyrafinowane. Bardziej wyrafinowane, o wiele dłużej trwające. Ma, po prostu jak go aplikujesz, to no masz takiego wielkiego bombla. Zapachu koło siebie. Tylko trzeba tutaj zaznaczyć, że to może być trochę zbyt wyrafinowane dla ciebie, jeśli jesteś początkujący, zupełnie początkujący w perfumach. Dlatego, że jest to właśnie taki... No trochę więcej tam się dzieje, ale jest i tak świetny na lato. Mega męski właśnie znowu. Mega męski i długo trwa również. Mm-hmm. Jak na świeże perfumy również coś długo takiego trwa. Właśnie jak Creed Aventus, ale bardziej niszowe, inne wystarczająco, że czujecie, że to jest inny zapach, ale też właśnie takie męskie. Okej, zostały ostatnie dwa perfumy i jeden z nich to jest dla mnie Bleu de Chanel Woda Toaletowa. Wciąż uważam, że to jest świetny zapach na lato. Jeśli jest super gorąco, podchodzi po 40, to może niekoniecznie, ale jak jest 25 stopni, wciąż... Ja bym powiedziała, że nawet na cieplejsze. Tak? Mhm. Okej. Okay. Dla mnie. Nie wiem, ja mówię moje osobiste doświadczenie. Mhm. Może... Ja powiem ci tak, jeśli byś miał 3 perfumy w swojej kolekcji, to tak, na pewno by był super. Ja po prostu jestem zbyt wybredny teraz już, kurczę się, widzisz, taki snobistyczny stałem, bo mamy... Bo mamy 6 perfum, więc mam wybór, owszem. Nie, no mówię to, nie mówię tego z wyniosłością, tylko po prostu, no mam wybór teraz, ale nie, no pewnie, jakbyś miał 5 perfum w swojej kolekcji czy coś, super. Ale koniecznie woda toaletowa, jakbyś kupił wodę perfumowaną albo Bleu de Chanel Parfum, to troszeczkę mogą być za gęste jakby na lato. Tak. A ten? Lekki, super. Tak, bardzo cytrusowy. Cytrusy w Bleu de Chanel są świetne. Nie wiem, co oni tutaj robią, ale naprawdę są idealne. I kobiety bardzo lubią Bleu de Chanel i mamy dowód na naszym kanale angielskim. Co chwilę robimy różne, pytamy się na mieście kobiet i zawsze chwalą. I prefer the other one. You prefer the first one, yes. What is it about the first one that you like more than the other? I do like the freshness. You like the freshness. I like this one. Oh, you like this one on the other side. What is it about? Yeah? It's more light. Oh, it's nice and fresh. Nice and fresh, okay. Yeah. Which one do you find more attractive on a guy? That one. The That one's better. Is it because it's more subtle or? Yeah. This one. I'm gonna go for this one as well. Okay. Come on. Ale kupujcie go tylko ze strony Chanel. Albo podlinkuję wam też, Notino też ma relację z Chanel, więc jest okej, można kupować, ale nie znajdziecie go z wielką przeceną. Nigdy. Chanel po prostu nie robi przecen, więc nie próbujcie, bo pewnie podróbkę sobie kupicie, więc tylko z Chanel albo właśnie z Notino, albo z Douglas, albo z takich tych. I ostatni. Czy jesteście na to gotowi? Czy jesteście gotowi? Przepraszam, że się garbię w ogóle, ale tutaj wysoko no, masz trochę wyższe krzesełko, a ja się z kolei prostuję, a ty się uniżasz, żebyśmy się wyrównali poziomami. Ostatnie perfumy to Roja Parfums Elysium. To są dobre perfumy. Wow. Pamiętasz, jak ktoś przyszedł i powiedzieliśmy właśnie o nich, on był taki... Wow, daj mi chwilę. Po prostu. Jeśli może. No. Są naprawdę świetne i będziecie pod wrażeniem. Jeśli możecie sobie pozwolić na taki zakup, to ja gorąco polecam. To jest. Jakby to powiedzieć, to jest świeży zapach, ale zarazem trochę drzewny. I jakieś tam czuję, och, ja nie jestem taki dobry w tym. Powiedz mi, co tam tu jest. Tu jest tyle rzeczy, oni tyle pakują, bo właśnie to jest niszowy zapach. I mają tam tyle składników, jakichś kwiatów, jakichś przypraw. Ja tu bardzo dużo takich przypraw, takiego pieprzu, różnych rzeczy tak czuję. Jest tu
no, płacicie za jakość. Tutaj naprawdę jest to silny zapach, długotrwający. Mm. Macie po prostu taki ogon za sobą, zostawiacie zapachu jak idziecie. Jest świeży. Jeśli lubicie Bleu de Chanel, Dior Sauvage, takiego typu zapachy, takie mega męskie, to się po angielsku nazywają blue, więc nie wiem, czy po polsku się nazywają niebieskie zapachy, ale to jest takiego typu zapach, tylko mega niszowy. Tutaj powiem z pewnością, jeśli tak będziesz pachniał w Polsce, nikt nie będzie pachniał tak jak ty. To jest naprawdę, będziesz pachniał mega sexy, mega świeżo i mega oryginalnie. Zarazem. Ale nie zbyt oryginalnie, że będzie zbyt dziwny dla innych, że nie będą rozumieli tego zapachu i będą sobie, ale taki przekombinowany zapach. Nie, łatwy do zrozumienia, bardzo atrakcyjny, sexy, bombastic. Telefantastic, mesto lowa, lowa. Wczoraj gdzieś zaczęli tą muzykę puszczać. Tak, bo so old school. Jak chodziłem do, nie wiem, pierwszej, drugiej klasy podstawki, to było na topie. To wtedy wyszło. Nawet nakrętka fajnie pachnie. Pytanie do was. Jaki jest twój numer jeden najlepszy zapach na lato dla facetów? Zostawcie swoje komentarze pod spodem, aby ludzie, którzy to oglądają, też mogli sobie zobaczyć i zobaczyć wasze sugestie, czegoś się dowiedzieć. Zasubskrybujcie po więcej wideo od Moniki. Dajcie grubego thumbs upa. I dajcie nam znać, jakie inne listy byście chcieli na tym kanale zobaczyć też. I do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa.